W poprzednim odcinku szerszeni. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Kiedy palce zaczną krwawić, to znaczy, że jesteś już blisko. Bliskie spotkania, 6 km nad ziemią. Jakie jest najważniejsze zadanie? Nie zderzyć się. Żółtodzioby uczą się latać w szyku. Zakręt. Cholernie duży ten samolot. Widziałeś, że daję ci sygnał hamulce? Błąd nie ujdzie na sucho. Nadużyłeś zaufania. Skopię ci tyłek. Ile było błędów? Ładnych kilka. Poprzeczka jest coraz wyżej. Myślałeś sobie, że dla takiego asa jak Seamus to wystarczy. Otóż nie wystarczy. Wirówka jest nieubłagana. Następny pilot wykrusza się z kursu. Cholerne życie. Czy dopuściłbym tego faceta do misji bojowej z dużymi przeciążeniami? Nie mógłbym tego zrobić. Kanadyjskie szerszenie. Przechwycenia. Za chwilę dywizjon myśliwski pokaże pazury. Start alarmowy. Obcy samolot naruszył przestrzeń powietrzną państwa. Myśliwce startują na przechwycenie intruza. Zbiorniki pełne, pociski uzbrojone. Procedura wyjścia pary dyżurnej w powietrze zajmuje kilka minut. Cel może być przemytnikiem, pasażerem, który opuścił korytarz powietrzny, albo rosyjskim bombowcem typu Bear, testującym obronę powietrzną Kanady. Może też zdarzyć się to, co przed wrześniem 2001 roku wydawało się nie do pomyślenia. Wydarzenia z 11 września nie miały precedensu. Miejmy nadzieję, że się nie powtórzą. W dniu ataku wstrzymano ruch lotniczy. Każda maszyna, która pozostała w powietrzu, była uznawana za podejrzaną. Z wielu baz Ameryki Północnej startowały myśliwce. Byłem w Arktyce, wystartowałem na przechwycenie samolotu pasażerskiego. To były chwile pełne napięcia. 11 września byłem na wschodnim wybrzeżu. Przechwytywaliśmy jakiegoś jumbo jeta 747. Jesteśmy na to przygotowani. W razie czego zrobimy to bez zastanowienia. Celami były samoloty pełne pasażerów, a piloci myśliwców wiedzieli, na czym polega ich misja. Człowiek nie spodziewa się, że będzie strzelał do swoich. Szykuje się do walki z przeciwnikiem. Zestrzeliwanie samolotów pasażerskich to rzecz niebywała. Najpotworniejszy scenariusz, jaki można wymyślić. Powiedziałem skrzydłowemu, jeśli po identyfikacji trzeba będzie zestrzelić tego pasażera, to ustawiasz się 3 km za mną. Ja go strącam.
Nie zrzucę odpowiedzialności na ciebie. Jestem dowódcą. Mnie się będą śniły koszmary. Trzymaj się z dala i filmuj akcję. Na szczęście oszczędzono im nocnych koszmarów. Ale po 11 września myśliwce tysiące razy startowały, aby przechwycić podejrzane maszyny. Obrona powietrzna kraju to główne zadanie pilotów F-18. Sześcioro adeptów kursu myśliwskiego pragnie dołączyć do obrońców kanadyjskiego nieba. To najważniejsze zadanie – obrona Kanady, kanadyjskiej przestrzeni powietrznej. Te dzieciaki ukończą kurs i za kilka miesięcy zaczną pełnić dyżury bojowe. Wezmą na barki brzemię odpowiedzialności. 4. miesiąc kursu. Rozpoczęło się szkolenie taktyczne. Piloci odrzutowców przemienią się w pilotów myśliwskich. Dopiero teraz uczymy się używać radaru i uzbrojenia. Zgłębiamy taktykę walki powietrznej. Po pierwsze, muszą nauczyć się taktyki przechwytywania. Uczeń ma przechwycić bandytę na kursie spotkaniowym, kierując się wskazaniami radaru. Następnie ma wirażem wyjść za cel i ustawić się 300 metrów za jego ogonem. Wtedy może już włączyć reflektor, aby dokonać wzrokowej identyfikacji i w razie potrzeby zestrzelić cel. To poważne zadanie, wasz pierwszy kontakt z taktyką Hornetów. W czasie przechwytywania bombowców BER napędzanych przeciwbieżnymi śmigłami, mocno wami zatrzęsie. W nocy, nad oceanem lodowatym, 100 mil od brzegu, będziecie się pocić ze strachu. Nie można sobie pozwolić na błąd. W taktyce przechwycenia prędkość nie stanowi problemu. Silniki Horneta mają taki ciąg, że w sekundę rozpędziłyby samochód od 0 do 250 km na godzinę. Sztuka polega na tym, aby znaleźć się we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Wielką pomocą służy naprowadzanie radarowe. Namiar z punktu odniesienia 010-15. Alfa i Bravo potwierdzają odbiór rozkazu. Nawigatorzy naprowadzania w stacjach radarowych baczą, aby nikt nie wszedł na ogon maszyny przechwytującej. Rozszyfrowują znaczenie plamek na ekranach radiolokatorów, aby naprowadzać pilota na kurs przechwycenia. Kontrolerzy prowadzą myśliwiec do właściwego sektora. Na końcowym etapie przechwycenia pilot zdaje się na pokładową stację radiolokacyjną i na własne rachunki. Musi prawidłowo określić punkty zwrotne manewru. W odległości 60 km od celu myśliwiec leci kursem równoległym, oddalonym o 12 km od prognozowanej trasy celu. W odległości 16 km rozpoczyna dowrót po krzywej pogoni. W odległości 5 km myśliwiec leci prosto na cel. Następnie wchodzi mu wirażem na ogon. Tim Coffin podejmie pierwszą próbę przechwycenia. Instruktor Peanut wystartował pierwszy, aby odegrać rolę bandyty. Rozbieg, no to jazda. Lecimy z tym koksem. Dobra. Tim znajduje się w odległości 60 km od celu. Gołym okiem go nie wypatrzy.
Zresztą celem misji jest przechwycenie według wskazań przyrządów. Bandyta gotowy. Włączam nagrywanie. Początek ćwiczenia. Zrozumiałem. Zaczynam walkę. Za wolno. Nabierzmy prędkości. Pamiętaj, że trudno będzie wyjść przed niego. Aby prawidłowo wykonać manewr przechwycenia, należy obramować cel wiązką radaru. Oto sposób kierowania radarem. Pod lewą ręką Tim ma dźwignię ciągu. To odpowiednik pedału gazu, ale znajdują się na niej także przyciski uzbrojenia, radiostacji, hamulców i dźwigienka sterowania wiązką radaru. Ten guzik działa jak mysz komputerowa. Pozwala przesuwać kursor po wyświetlaczu stacji radiolokacyjnej. Wciskając przycisk znajdujący się na drążku, pilot obramuje wiązką wskazany cel i przełączy radar w tryb śledzenia. Pilot, który pomyli przyciski, zarobi uszczypliwy pseudonim. Ale najważniejsze jest to, aby nie pomylić się w obliczeniach. Samolot pokonuje 50 km w 2,5 minuty. Prędkość zbliżania do bandyty wynosi 2200 km na godzinę. Te wartości należy podstawić do wzoru, aby dokonać w myśli obliczeń. Pomyłka kursu o 5 stopni sprawi, że myśliwiec rozminie się z celem o 5 km. Alfa, kończymy ćwiczenie. Właśnie to mu się przytrafiło. Alfa 51, zrozumiałem, kończę. Tim jest daleko od założonego punktu przechwycenia. Musisz kontrolować przechwycenie, to rola myśliwca. Celem może być rosyjski Ber albo samolot pasażerski, ale ty jesteś myśliwcem, więc panuj nad manewrem. Możemy spróbować jeszcze raz? Tim dostanie drugą szansę. Zacznij kierować wiązkę radaru tam, gdzie spodziewasz się celu. Niestety, znowu traci orientację. Co nie pasuje? Prędkość. Właśnie. Poprzednio był za daleko. Tym razem zbliża się zbyt szybko. Alfa, kończę ćwiczenie. Trzeba się podkradać ostrożniej. Chodzi o skryte podejście. Nieudolny manewr przechwycenia przedwcześnie zdradziłby przeciwnikowi intencje myśliwca. Przy tak dużym tempie nauki nie sposób ustrzec się błędów. Ważne, aby ich nie powtarzać. Jeśli za bardzo się pospieszysz i wyskoczysz przed cel, to lepiej, żeby był nim samolocik twojej mamusi, bo z rosyjskim Berem nie będzie tak przyjemnie. Zrozumiano? Oczekuję 100% dokładności. Tak powinno być. Musisz się ciągle doskonalić. Nie zostawiaj sobie niczego na później. Zrób to już teraz. Najdłuższa podróż zaczyna się od małego kroku. A przed tobą jeszcze długa droga. Następny krok na tej drodze będzie trudny. Przechwycenie w warunkach nocnych. Możecie liczyć na przyspieszoną akcję serca. Czeka was nocne latanie szyku. Włączymy światła pozycyjne, ale w ciemną noc łatwo stracić orientację. Co gorsza, będą startować i lądować w parach. W ciasnym szyku, przy słabej widoczności, nawet weterani czują się nieswojo. Powiedzieć niebezpieczne to za mało. Najbardziej przerażająca rzecz, jaką robiłem. Nie mamy jeszcze gogli noktowizyjnych. Szczerze mówiąc, uważam, że wymyślił to jakiś idiota. Utrata orientacji przestrzennej w ciemnościach była przyczyną wielu tragedii. Tej nocy troje pilotów otrze się z tego powodu o śmierć. Kiedy nad Cold Lake zapada noc, bazę położoną w sercu Kanady skrywają egipskie ciemności.
W podwozie i klapy schowane. Oto widok z kabiny myśliwca F-18. Zbiorniki w porządku. Nie widać horyzontu, brakuje podstawowego układu odniesienia. Światła na ziemi wyglądają jak gwiazdy. Zanika różnica góra-dół. Umysł traci orientację przestrzenną. Pilot ulega złudnemu wrażeniu przechylenia. Droga startowa może wydać się dłuższa lub krótsza niż w rzeczywistości. Fiksacja na światłach prowadzi do błędów w ocenie ruchu maszyny. Złudzenia optyczne bywają śmiertelnie groźne. Tej nocy omal nie doprowadziły do tragedii. W chwili przyziemienia kapitan Riel Erickson popełniła błąd, który mógł kosztować życie trojga pilotów. Jej samej, zastępcy dowódcy siedzącego na tylnym fotelu w jej maszynie i kierownika kursu lądującego drugim odrzutowcem. Kiedy chcesz przejrzeć zapis teraz? Tak. Oto przebieg zdarzenia. Lądowała za prowadzącym na jego prawym skrzydle. W chwili przyziemienia uznała, że znosi ją na bok, więc wcisnęła lewy pedał. Maszyna zboczyła w stronę prowadzącego, rozpoczynając żmijkę po pasie. Spanky, instruktor siedzący na tylnym fotelu, musiał interweniować. Przejmuję stery, stery twoje. W chwili przyziemienia wcisnęłam hamulce. Samolot zaczął się miotać, niebezpiecznie zbliżając się do prowadzącego. Staraliśmy się odzyskać panowanie nad maszyną. To działo się bardzo szybko. Kiedy maszyna dotknęła pasa, zaczęła zbaczać w lewo, a potem znowu w prawo. To były oscylacje na pasie wywołane komendami pilota. Schodziliśmy na ścieżkę do biegu drugiej maszyny. Myśliwca weterana niełatwo doprowadzić do utraty orientacji, a jednak Spanky był już gotów pociągnąć za dźwignię fotela wyrzucanego. Patrzyłem rozbieganym wzrokiem. Światła pasa migały mi przed oczami. Alarm piszczał. Samolot zataczał się po pasie. Mieliśmy wielkie szczęście, że nie zaczepiliśmy o skrzydło drugiej maszyny. Pozostaje pytanie, czy to wina Riel, czy usterka maszyny. Zarzuciło nami w lewo, a potem w prawo. Zapis rejestratora potwierdza podejrzenia. Riel zatańczyła na pedałach steru kierunku. Kiedy tylko przejąłem od niej stery, maszyna się uspokoiła. Błąd pilota. Z rodzaju tych, które mogą przedwcześnie zakończyć jego karierę. Wyluzuj. Nie przejmuj się, przepraszam. Przejmuję stery. Stery twoje. Barry, kontynuuj dobieg. Na taśmie nie wygląda to dramatycznie. Ale wy tam byliście, więc wiecie, jak nami rzucało. Czuliście boczne przeciążenia. Zdaje się, że tylko jeden wiraż dzielił nas od utraty panowania nad maszyną. Przy takiej amplitudzie odchyleń zeszlibyśmy z pasa. I kto wie, co by się z nami stało.
Przy twoim doświadczeniu powinnaś traktować podręcznik pilotażu jak Biblię. Zawarte w nim reguły opłacono krwią. Tracisz wiarę w siebie i zaufanie do maszyny. Szczerze mówiąc, nie panujesz nad maszyną i boisz się jej. Zgadzasz się z tym? Tak. Nawet na odprawie brakuje ci pewności. Boję się nie tyle samolotu, ile latania w warunkach nocnych. To dla ciebie nowość. Riel ma duży problem. Strach jest najgorszym wrogiem pilota myśliwskiego. Utrata wiary w siebie prowadzi do klęski. Idź się przespać. Jeśli Riel nie przezwycięży lęku, to następna bitwa zakończy jej karierę pilota. Martwi mnie sprawa popcornu. Kiedy drugi pod względem starszeństwa oficer w dywizjonie jest poruszony, jak sobie wyobrażasz życie bez popcornu? To lepiej mieć się na baczności. Chyba ktoś miał uprażyć kukurydzę. Ja ciągle czekam na popcorn. Uprzejmie radzę wam ruszyć tyłek i wsypać tam trochę kukurydzy. Zajmiemy się tym. Pozornie sprawa jest błaha. Ale prażona kukurydza należy do tradycji 410 dywizjonu. A Seamus, który miał ją przygotować, wyraźnie to zlekceważył. Nie ujdzie mu to na sucho. Piątek, jest już w pół do pierwszej. Ekipa zgłodniała. Najwyższy czas zrobić popcorn. Ludzie nie mogą się doczekać. Według instruktorów zachowanie Seamusa zakrawa na lekceważenie obowiązków służbowych. Mają już tego dość. Czas. Przerwać jedzenie. Niejednokrotnie wytykano mu lekceważenie dywizjonowej etykiety. Zasmażane ostrygi. Dobrze robią na mózg. W oliwie, tak jak lubię. Pochodzisz z Ukrainy, powinny ci smakować. Pospiesz się. W tej chwili cierpliwość się wyczerpała. Do planowania misji służy stół taktyczny. Zabieraj buciory z tej nowiutkiej mapy. Seamus, gdzie jest kukurydza? To obrzydliwe. Mierzi mnie to. Jestem na odprawie przed misją, a on mi zawraca głowę popcornem. Seamus źle ocenia sytuację. Nie rozumie, że służba kukurydziana jest częścią kursu. To śmieszne. Nie mogę w to uwierzyć. Miał zadanie, nie wykonał go. Zadziorna postawa może go kosztować usunięcie z kursu. Ja pierniczę. Postawa Riel Erickson nie budzi wątpliwości. W kokpicie myśliwca i na treningach drużyny siatkarskiej stara się jak może. Riel nie ma dość wiary we własne siły. Nie może się otrząsnąć po nocnym lądowaniu, które prawie skończyło się tragedią. Jeszcze nigdy w karierze pilota nie byłam tak blisko pociągnięcia za dźwignię fotela wyrzucanego. Już miałam się katapultować. Wysiadając z kabiny, nie posiadałam się ze zdumienia, że to dzieje się naprawdę. See the patch?
Lądowanie było fatalne. A reszta misji? Wcale nie lepsza. Trzeba ją jeszcze solidnie podszkolić. Brak jej pewności. Działa w zwolnionym tempie, o wiele za wolno. Instruktorzy zaczynają wątpić, czy Riel nadaje się na pilota myśliwskiego. Jest w szoku. Prawdę mówiąc, ja też. Miewała już kiepskie loty. Ogólna ocena niezbyt wysoka. Jeśli nie pokonamy tej przeszkody, to może odpaść z kursu, nim upłynie tydzień. Usunięcie z kursu. Tego żółtodzioby obawiają się najbardziej. A Riel ma przed sobą lot ostatniej szansy. Przed dwoma dniami Riel Erickson wykonała najgorszy lot w swojej karierze. Musiałam się trochę odizolować, żeby wyzbyć się lęku. Taka jest nasza praca. Samolot nie wybacza błędów. Dziś dostanie drugą szansę. Od tej misji zależy jej dalszy udział w kursie myśliwskim. Alfa 52 Magic, podejmij przechwycenie. Tu Alfa 52 przechwytuje. Zapada noc. Riel widzi już tylko liczby i symbole na wyświetlaczu przeziernym oraz na ekranach w kokpicie. Lot w pobliżu innego odrzutowca targa jej nerwy. Ostatnim razem, lądując w szyku, najadła się strachu. Alfa 51, podwozie opuszczone. Podwozie, klapy. Wiedziałam, że tak będzie. Koryguj drążkiem i pedałami. Zachowaj spokój, a będzie dobrze. Musi opanować strach, aby posadzić maszynę bezbłędnie. Uda ci się, Riel. Na litość boską. Delikatnie drążkiem, leciutko pedałami. Riel powinna lądować nie za twardo i nie za miękko. Wcześniej nie udało jej się trafić w złoty środek. To jej pierwsze tak dobre lądowanie. Alfa 51, kołujemy. Oba samoloty sprawne. Zrozumiałem. Witam was, Alfy. Zdałaś, pod warunkiem, że nie rozbijesz się w czasie kołowania. Riel powraca na ring. Moja wiara w siebie wzrosła chyba 10-krotnie w porównaniu z poprzednim lotem. Było o wiele lepiej. Nie robiłam w portki ze strachu. Udany lot poprawił notowania Riel. Dodatkowa nagroda weźmie udział w jutrzejszej wielkiej wyprawie na południe. Lecicie do Los Angeles? Tak. Szczęściara. Ale to nie będą wakacje. Uczniowie muszą przygotować plan lotu na odległość ponad 3000 km. Na tej mapie masz Montanę, a nie Idaho. Wylądują w wielkim, nieznanym porcie lotniczym, zatłoczonym samolotami pasażerskimi. Na lotnisku odbywa się odprawa celna. Wygląda to jak przygotowania do rodzinnej wyprawy.
Odległość się nie liczy, to najprostsza trasa. Ależ owszem, liczy się. Tatuś zaczyna się niecierpliwić. Będziecie gotowi za 12 minut? Co znaczy gotowi? Tak czy nie? Chyba tak. Za 12 minut widzę was na dole. Teraz możecie iść do łazienki. Zróbcie to teraz, bo potem będzie kłopot. 2 godziny? Tak, czekają was 2 godziny w samolocie. Pojawia się pytanie, co będzie, kiedy natura upomni się o swoje prawa? Torebka na mocz. Tego używamy. Materiał powoduje zestalenie zawartości. To zapobiega przeciekom. Łatwo powiedzieć, ale w praktyce bywa trudniej. Mamy na sobie spodnie przeciwprzeciążeniowe. Dochodzi uprząż i pasy. Trudno się załatwić do torby. Ludzie pytają, jak ja sobie radzę w długich przelotach. Noszę eleganckie pampersy. Teraz chłopcy będą się za mną uganiać. Jak zwykle, w ostatniej chwili trzeba się mocować z bagażami. F-18 nie mają bagażników, więc rzeczy ładuje się do zasobników pod skrzydłami. Musiałam wybrać jedną parę butów. Kobieta zawsze ma z tym kłopot. Zabrałem stringi ogólnowojskowe. Na plaży zrobię furorę. Podróż nie będzie lekka. A na wysokości 8 km nie da się zjechać na pobocze. Kalifornia. Odległość z Cold Lake do Los Angeles wynosi około 3200 km. Dla uczniów i dla siedzących na tylnych fotelach instruktorów to długa i nudna podróż. Czują się jak kierowca wyścigowy za kierownicą tira. Nudy na pudy. A w Air Canada muszą to robić codziennie. Ja chcę wysiąść. Mój tyłek umiera. Po przekroczeniu granicy, podziwianie widoków i sesja zdjęciowa. Chwila relaksu. Wspaniałe. Nie mogą za bardzo się rozluźnić. Seamus, skup się. Bo za kilka godzin zmierzą się z lotniczym korkiem, przed którym drżą nawet zawodowcy. Intensywność ruchu lotniczego w rejonie Los Angeles jest wyjątkowo duża. Rocznie przewija się tutaj 80 milionów pasażerów. Panuje tłok, dezorientacja, zniecierpliwienie. Cougar 30, wznoszę się, kurs 290. Zrozumiałem cię, Cougar 30. Mieli nadzieję, że dolecą do Los Angeles przed zmierzchem, ale spóźnili się. Będą lądować w strasznym tłoku po ciemku. Postarajmy się nie zderzyć z tym gościem. Jesteśmy na kursie kolizyjnym. Miejcie oczy otwarte. Macie jednego po lewej. Widziałeś kolejnego? Właśnie przeleciał. Myśliwce próbują się wepchnąć do kolejki samolotów pasażerskich lądujących w minutowych odstępach. Kontrola, tu Cougar 30, jak mnie słyszysz? Utrata łączności z kontrolą lotów to poważny problem. Kontrola, tu Cougar 30, jak mnie słyszysz? Cholerne radio wysiadło. Cholera.
Masz łączność, Riel? Nie mam. Kontrola, tu Cougar 30, słyszysz mnie? Radio odzywa się ponownie. Cougar 30, tu kontrola lotu. Co? Riel zabrakło refleksu. Cholera, poproś, żeby powtórzył. Cougar 30? Jest trochę za grzeczna, jak na Los Angeles. Cougar 30, potwierdzam. Dobra. Świetnie, pozostań na fonii. Słuchaj mnie do cholery. Nie możesz do nich mówić szeptem. Za chwilę zobaczysz migające światła pasa. Trzymaj kurs. W Cold Lake podchodzący do lądowania F-18 ma pierwszeństwo. Ale tutaj musi oczekiwać w kolejce. Widzę pas. Cougar, lecisz 6 km za tym Airbusem. Dodaj ciągu. Dobrze. Dobra robota. Lądowanie to jeszcze nie koniec podróży. Jest w 9:30. Cougar, skontaktuj się z kontrolą, kiedy będziesz kołował po moście. Mamy kołować po moście? Jest tutaj jakiś most? Widocznie tak. Kołowanie z drogi startowej na miejsce postojowe zajmuje aż pół godziny. Masz mapę? Jest na stronie 108. Kołujemy po wykropkowanej trasie aż do końca. Tam znajdziemy drogę kołowania Charlie. Niezła rozrywka, nieprawdaż? Jak cholera. Ciężka praca. Po to przylecieliśmy. Nieźle sobie poćwiczyliśmy. Kontrola prędkości, wybór kanałów radiowych, trudne warunki meteo. Kołowanie w nocy. Zjadłbym coś. Ciągle coś się dzieje. Nie wolno popełnić błędu. Nigdy jeszcze nie cieszyłam się tak z lądowania. Przy podejściu powiedziałem, żeby spojrzeli w prawo. 15 czy 20 pasażerów czekało na lądowanie za nami. Cała linia świateł do lądowania. To był błąd. Ręce na drążkach zaczęły trząść się ze strachu. Kiedy człowiek zasypia gdzieś na peryferiach, a budzi się w Hollywood, nie trudno o dobry nastrój. Chodźmy na obiad. Będzie wspaniale. Pogadamy. Niestety za obiad trzeba płacić samemu. A podrywać można najwyżej manekiny. Ubrani po cywilnemu, wtapiają się w tłum turystów. Nazajutrz rano plaża i bulwary są już tylko wspomnieniem. Trzeba się przebrać w kombinezony i układać plan lotu. Przygotujesz plan lotu? Dobra. Wracają do domu. Uczniowie muszą samodzielnie zaplanować trasę powrotną. To ważne doświadczenie. Po ukończeniu kursu myśliwskiego następny daleki przelot może zaprowadzić ich do strefy działań bojowych. Niektórzy z nas pierwszy raz byli na południu. Zobaczyliśmy palmy. Ale może już za pół roku uczniowie polecą nie do zaprzyjaźnionego kraju, ale na przykład do Afganistanu. Ta wyprawa przygotowała ich do dalekich przebazowań. Będą odpowiadali za cenny sprzęt. Ćwiczą jako zespół, ale ponoszą indywidualną odpowiedzialność. Zero Niner, clear for takeoff. Change to departure.
Uczniowie podlegają wojskowej dyscyplinie. W Cold Lake jeden z nich przekona się o tym boleśnie. Po kilkudniowym pobycie w Los Angeles uczestnicy kursu powrócili do Cold Lake, do ciężkiej pracy. Porucznik Seamus Allen nadal sprawia kłopoty. Zdążył już napytać sobie biedy. Seamus zachowuje się niestosownie na odprawach i przy raportowaniu. Nie warto podawać w wątpliwość wiedzy geometrycznej instruktora. Ten kąt ma 40 stopni. Moim zdaniem 40. Może założysz okulary? Są ci potrzebne? Może powinienem obrócić to w żart, ale nie obrócę. Ten kąt nie ma 40 stopni, ma 45. Zgadzasz się, Seamus? Żaden pilot dywizjonu nie powinien wdawać się w dyskusje z przełożonymi na odprawach przed i po misji. Nie wolno kwestionować opinii instruktora. Nie kłócimy się z oficerem, który nosi odznakę za 2000 godzin lotu. Kropka. Maszyna pochyli nos o 10 stopni. A później? Później wyrówna lot. Jak? Musisz wyśrodkować drążek. Nie zrobiłeś tego. To by jej nie ustabilizowało. Zobaczmy, jak to wygląda w locie odwróconym. Uważasz, że twoją metodą udałoby się przywrócić stateczny lot? Może samolot nie zadarłby nosa wysoko w górę, ale bym wyrównał. Kpisz sobie, mam nadzieję. Wróćmy więc do tematu. Taką mam osobowość, wymagam precyzji, aż do przesady. Nieraz z tego powodu tracimy czas na błahe szczegóły. Czasem okazuje lekceważenie instruktorom. Poczujesz silne drgania. W jednostce myśliwców posłuszeństwo jest warunkiem przetrwania. Dowódca musi mieć pewność, że podwładny wykona rozkaz bez dyskusji. W warunkach bojowych, kiedy dowódca postanawia, że wykonamy zadanie w dany sposób, to wykonujemy je właśnie tak albo wcale. Nie chodzi tylko o zachowanie w salach wykładowych. Seamus, popełniwszy wiele błędów, oblał kilka misji w symulatorze. Na karcie ocen pojawiło się mnóstwo czerwonych pól. To zdumiewające, jak łatwo wszystko popsuć. Na początku szło mi świetnie. A nagle, bęc, oblałem lot. Popatrzcie, jaką mam zakrwawioną kartę. To stanowczo nie podoba się dowództwu. Chodzi o to, żeby wyrobić dobre nawyki i wykorzenić złe. Pozornie są to drobiazgi, ale te drobiazgi mogą mieć poważne konsekwencje. Przed nimi najbardziej wyczerpująca faza szkolenia – manewrowe walki powietrzne. Na tym etapie następuje odsiew tych, którzy się nie nadają na myśliwców. Już to z braku determinacji, już to przez utratę wiary w siebie, już to z powodu słabości. Czeka ich więc decydująca próba. Zobaczymy ją w następnym odcinku Szerszeni. Wersja polska na zlecenie telewizji Planet Start International Polska. Tekst Adam Ryć. Czytał Ireneusz Królikiewicz.